Czyli szalik i medalik. Uczestnikami naszego panelu, prelegentami są cztery osoby. Może zacznę od jedynego mężczyzny, żeby nie czuł się zbyt samotny, inaczej niż zazwyczaj. Pan Janusz Noniewicz, który jest szefem Katedry Mody na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Również dziennikarz, który pisze o modzie, również osoba, która zakładała wiele czasopism, zarówno tych popularnych, jak i niszowych. Janusz Noniewicz pracował także w polskich wydaniach czasopism L. Tak. I Playboy. Tak. I oczywiście jest wykładowcą właśnie na tejże katedrze mody. Pani Agata Zbylut, jak już Państwo wiecie, artystka ze Szczecina, ale również doktor habilitowany, wykładowca na Akademii Sztuki w Szczecinie. Również pani Agata Zbylut prowadziła galerię Amfilada, taką ważną galerię w Szczecinie przez 5 lat, a także od 10 lat jest prezeską Towarzystwa Sztuki Współczesnej Zachęta, które zostało powołane przez ministra kultury. Był taki minister Dąbrowski, który miał świetny pomysł stworzenia kolekcji sztuki współczesnej, regionalnych kolekcji. No i właśnie w Szczecinie tej kolekcji szefuje pani Agata. Pani Aneta Marcinkowska-Muszyńska jest kuratorką, krytyczką sztuki, a także prezeską Fundacji Sztuki Współczesnej i szefową, dyrektorką artystyczną Galerii Program w Warszawie, która to galeria ta w roku 2008. Pani Aneta Muszyńska prowadzi również kolekcję Fundacji Rodziny Staraków i zajmuje się przestrzenią wystawienniczą w Warszawie, galeria, która się nazywa Art Space, tak? Spektra Art Space. I wreszcie pani Iwona Demko. Tak się świetnie składa, że będzie uczestniczyła w wystawie, która tutaj się otworzy za tydzień, dlatego właśnie tutaj mamy te barierki. Będzie to wystawa z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie pani Iwona Demko pracuje na Wydziale Rzeźby, a także oczywiście jest artystką. I będzie dzisiaj uczestniczyła w panelu tak troszeczkę ad hoc, spontanicznie, tak, ponieważ niestety nie mogła do nas dotrzeć pisarka Inga Iwasiów. Po prostu w Szczecinie była mgła, samolot nie wyleciał. Także tutaj przepraszamy za tę zmianę. O czym będziemy mówić? Nie tylko o polityce, także o sztuce feministycznej. Co to dzisiaj znaczy współczesny feminizm? No i o modzie, oczywiście o modzie feministycznej. Nie wiem. To kto z panelistów, panelistek chciałby pierwszy zabrać głos? Może pani Iwona? Nie, ja myślę, że może najpierw coś obejrzymy, bo słyszałam, że mamy ładne zdjęcia do oglądania. A, że chcemy od mody jednak zacząć? Tak, ja myślę, że... Też nie chciałbym się jakoś tak pchać przed Agatę, bo to... Ja już rozmawiałam z Państwem przez oranżerią, tak, jak najbardziej. Ale można słychać bez mikrofonu, tak? Słyszycie nas Państwo bez mikrofonu? Czy nie do końca? Nie, lepiej z mikrofonu. Nie, z mikrofonu. Właśnie, jak lepiej z mikrofonu, czy bez mikrofonu?
Mikrofonem, dobrze. Mikrofonem. To w takim razie... Wszyscy koniecznie, do mnie nawet cieszy, chcą zacząć od mody, chociaż jesteśmy w Muzeum Centrum Rzeźby i obejrzeliśmy wystawę sztuki, no ale możemy od mody. Eulalia, zadałaś takie pytanie, czy o modzie i o feminizmie, bo to jest pytanie o to, czy moda w ogóle może mieć coś wspólnego z feminizmem. Jedna z dziennikarek Guardiana, pisząc o spotkaniu mody i z feminizmem, powiedziała, że moda i feminizm są jak dwie osoby, które spotkały się w jednym miejscu tylko dlatego, że mają wspólnych znajomych. I trochę rzeczywiście tak jest, bo moda... No nie wiem, jak ma swoje... Feminizm to jest jakiś pewien ruch polityczny, prawda? To są polityczne poglądy, to jest pewien ruch polityczny, to jest pewne polityczne działanie. Moda to jest przemysł, którego zadaniem jest sprzedawanie rzeczy. I teraz to jest pytanie, na ile feminizm pomaga w sprzedaży, a na ile przeszkadza. I właściwie moda... Ta moda, wielka moda, tak, taka moda światowa, która się sprzedaje, moim zdaniem używa feminizmu, tylko nie wiem dlaczego, jak tutaj przejść z wystawy do feminizmu, używa feminizmu trochę po to, żeby się lepiej sprzedać. Ostatnie dwa numery brytyjskiego Elle poświęcone są takiemu hasłu, które wzbudziło w środowiskach feministycznych ogromne oburzenie, a mianowicie to hasło brzmi rebranding feminism, rebrandowanie feminizmu. Wynika ono stąd, że redaktorki gazet modowych, które są określane, te gazety, jako glossy, czyli świecące, lśniące, glamurowe, uznały, że feminizm trzeba poddać swoistemu modowemu rebrandingowi właśnie po to, żeby stał się atrakcyjny dla tych odbiorczyń takich gazet jak Elle. W związku z czym okazało się, że podobno, znaczy takie założenie, że przyjęły te redaktorki modowych gazet takie założenie, że samo słowo feminizm kobiety zainteresowane modą przeraża, ponieważ kojarzy się z czymś anty-fashion, antymodowym, z czymś, że przede wszystkim feministka to jest ktoś, kto musi czytać koniecznie te książki feministyczne, które i przede wszystkim nie może się kojarzyć z tym modowym wyglądem. W związku z czym zatrudniono do tego rebrandowania feminizmu, zatrudniono gwiazdy, modelki, aktorki, te celebrytki, które pokazują się w pięknych strojach, troszkę po to, żeby one powiedziały, czym jest feminizm, i pokazały, że feministką może Miley Cyrus jest na przykład feministką. Tak ona tłumaczy, czym jest feminizm, czy Gisele Bündchen, modelki. Ale też poświęcono sesje modowe z udziałem przy wykorzystaniu tych wszystkich potwornie drogich ubrań, potwornie drogich marek, pokazując, że feminizm to, że można być piękną, modnie ubraną kobietą zgodnie z kanonami piękna lansowanymi przez te gazety, a jednocześnie być feministką. Co dziwne, jednocześnie wyprodukowano tani t-shirt, znaczy Elle brytyjskie wyprodukowało tani t-shirt z napisem "Tak wygląda feminist" lub feminista, i możemy sobie ten t-shirt teraz kupić i sobą pokazywać, jak może wyglądać feminizm. Skąd się to wzięło? Tutaj pani powiedziała, że liczycie na obrazki. Całe zainteresowanie feminizmem w modzie, tej wysokiej modzie, wzięło się z ostatniego pokazu marki Chanel, jednej z najbardziej drogich, najbardziej eleganckich marek, na czele której artystycznie stoi dzisiaj Karl Lagerfeld, ktoś pomiędzy projektantem a artystą popowym. I pokaz Chanel, on zawsze jest w tym samym miejscu, w Paryżu, w dużym muzeum, w pałacu. Ta przestrzeń została w tym roku zmieniona w ulicę paryską. No i po tej paryskiej ulicy szły modelki. Tak? To oczywiście paryska ulica była sztuczna, wymyślona, nieprawdziwa. I tam sobie... O. Nie szły tylko tak w jednej czwartej, szły w całości. Ale tu się pojawił. No i jak wiadomo,
Pokaz mody wygląda w ten sposób, że modelki te kilkadziesiąt... nie wiem, czy Państwu pokażę te obrazki. No niestety. Chodzi o to, że modelki szły tą wymyśloną ulicą, scenograficznie wyprodukowaną ulicą, potem i na końcu wychodzą wszystkie razem, prezentując całą kolekcję. Tym razem wszystkie te modelki wyszły na tą ulicę uformowane w manifestację feministyczną. Wszystkie niosły, ubrane w te piękne rzeczy Chanel, niosły hasła, zaczerpnięte z manifestacji rzeczywiście z ruchu, hasła zaczerpnięte rzeczywiście z ruchu feministycznego lub hasła rzeczywiście zaczerpnięte z haseł rewolucji marcowej w Paryżu 68 roku. No jednym słowem, wszystkie te modelki, tak, wyjście modelek zostało zmienione w uliczną manifestację, w którym połączono modę z feminizmem. No niestety trochę było tak, że jednak ta manifestacja była manifestacją modową, czyli manifestacją sztuczną, manifestacją, o, tutaj się pojawia, rzeczywiście pomału, manifestacją sztuczną, manifestacją teatralną. Była natomiast jedna ciekawa rzecz, że normalnie bohaterem, tym końcowym bohaterem jest projektant mody. To jest akurat nie manifestacja, tylko jedna z sylwetek. Te, które się wyświetlają, się pojawiają. Reszta się nie wiem, czy... Reszta się nie pojawi, ale chyba jakieś jedno zdjęcie z tej manifestacji się pojawi. No tak wyglądał koniec pokazu, tak? Tu macie Państwo modelki właśnie krzyczące przez megafon hasła. I trochę na boku usunięty Karl Lagerfeld. Pomyślałem sobie, że Karl Lagerfeld robi tutaj taką rzecz, że on troszeczkę dokonuje takiego ustąpienia stronu. Bardzo długo o modzie myślało się w ten sposób, że modą rządzą dyktatorzy, że to dyktatorzy narzucają kobietom czy mężczyznom pewien kanon urody, to jak musimy wyglądać, że w gruncie rzeczy moda myślana, pojmowana w takimi kategoriami wielkich firm modowych, jest narzędziem opresji. To znaczy ona zmusza nas do jakiegoś wyglądu. Ktoś nam, o projektantach mówiło się, że są dyktatorami. Dyktuje ten wygląd. Czyli w gruncie rzeczy nas zniewala. Ponieważ tutaj mamy do czynienia z tak zwaną kolekcją ready to wear, czyli kolekcją ubrań gotowych do sprzedaży, czyli takich ubrań, które można pójść do sklepu i kupić. Akurat w przypadku Chanel to są oczywiście ogromne ceny, ale to są ubrania produkowane przemysłowo i dostępne. Karl Lagerfeld robi taką rzecz, że wyprowadza tą manifestację, natomiast usuwa się na bok. Normalnie projektant jednak jest tym królem, który na koniec się kłania, on trochę usuwa się na bok, oddając tą ulicę, ten wybieg zmieniony w ulicę, modelkom krzyczącym hasła wolnościowe, wykrzykującym hasła feministyczne, noszącym ze sobą hasła dotyczące wolności. Ta wolność u Karla Lagerfelda wygląda jeszcze trochę inaczej. Otóż nie będę, bo nie wiem, czy jest sens tutaj to przeglądać, na ile Państwo tam są zainteresowani takimi rzeczami, ale kolekcja mody Karla Lagerfelda jest taka, tutaj no niestety te obrazki nam się nie pokażą, jest potwornie różnorodna. To znaczy, gdyby którykolwiek z polskich specjalistów poświęconych modzie obejrzał kolekcję, powiedziałby, ona jest niespójna, ponieważ Karl Lagerfeld w tej kolekcji wydobywa wszelkie możliwe, przeróżne historyczne lub niehistoryczne, historyczne lub współczesne style. Postanowił w tym wypadku nie narzucać żadnego trendu, żadnego stylu, żadne to jeszcze nie to, żadnego trendu, żadnego stylu, żadnego jednego konkretnego sposobu ubierania się. Sięga do lat 60., 70., 80., 90. Właśnie po to, by, jak sam twierdzi, podkreślić tą, tutaj tych obrazków już nie obejrzyj, podkreślić tę wolność, którą daje kobietom. Nie narzucam im nic. No niemniej jednak jest to wolność zaprojektowana przez Chanel na bardzo drogich materiałach i o bardzo wysokich cenach.
Więc też jest pytanie, na ile ten feminizm, który Karl Lagerfeld usiłuje tutaj pokazać, nie jest zawężony jednak do określonego odbiorcy. Zwrócono też uwagę na to, że ta manifestacja feministyczna, która na koniec tej mody tutaj się pokazała, to manifestacja wysokich, chudych, białych modelek, tak? Więc to też ten feminizm, który Karl Lagerfeld usiłował jednak w jakiś sposób zadekretować w tej modzie, jest tu bardzo określony, tak? Do burżuazyjnego odbiorcy. Stąd się wzięło ten rebranding feminizmu. To może tak tylko na początku powiem, jaka jest teraz tyle przerwy, bo to jest pewna tendencja w modzie do wykorzystywania tego hasła, uzyskiwania jakby w sensie jakby też handlowym, ale może też jakby coś tam się zaczyna, jakby coś się zaczyna dziać, że może ta moda rzeczywiście bardziej w stronę ideałów takich wolnościowych, no musi się z nimi spotykać, prawda? To może tak, ponieważ sama jestem feministką. Pamiętam ubiegłoroczną podróż do Helsinek. Jak wiemy, te miasta skandynawskie, państwa skandynawskie są to takie przestrzenie, gdzie kobiety chyba czują się najlepiej i najlepiej są rozwiązane te różne sprawy równościowe. Jakie było moje zdziwienie, kiedy oglądając te dziewczyny, które chodzą po tych ulicach w Helsinkach, zauważyłam, że jestem jedyną osobą na obcasach. Nikogo więcej w całych Helsinkach nie było na obcasach, bo faktycznie gdzieś chyba ta świadomość, tak myślę, ta świadomość siebie powoduje też, że dziewczyny sięgają po to, co jest wygodne, co ich nie ogranicza, co pozwala im być równie sprawnymi, czy to w biurze, czy na ulicy, jak mężczyźni. Dobrze wiemy, skąd się brały, czy to obandażowane stopy japońskich dziewcząt, czy też jakby ta pozostałość, którą większość z nas ma, czyli pomalowane paznokcie, które świadczyły o tym, że ta kobieta, która jest moją kobietą, ma pomalowane paznokcie, bo ona nie musi pracować i ona może mieć te pomalowane paznokcie, czyli to była jakby też oznaka męskiego statusu. I mówię, i patrząc na te helsińskie ulice, jakby naszła mnie taka refleksja, a z drugiej strony też nie mogę się zgodzić z takim stanowiskiem, które jest bardzo powszechne, że feministka to brzydka i zła kobieta. Że jest feministką, bo nikt jej nie chce, bo jest brzydka, jest gruba, nie potrafi się ubrać, nie nosi stanika, a już Boże, broń się nie maluje, no bo to jakby w ogóle, czyli są jakby te takie dwie skrajności. I myślę, że tak jak mówiłeś o tej kolekcji, że ona jest taka różnorodna, chociaż te modelki już nie, tak. To myślę, że też jest taki feminizm dzisiaj, że jak myślimy o feminizmie w dniu dzisiejszym, to musimy wiedzieć, że jest to taka przestrzeń, która każdemu z nas daje to, czego potrzebujemy. Można być feministką, będąc katoliczką zagorzałą. Można być feministką ateistką. Można być feministką, która pragnie jakby całe życie spędzić w domu z dziećmi, przy opiekowaniu się ogniskiem domowym. A można być feministką, singielką, która nie potrafi herbaty sama zrobić. I dzisiejszy feminizm jest to taka przestrzeń, gdzie dla każdej tej postawy jest odpowiednio dużo miejsca, tak żeby każdy z nas czuł się w tej przestrzeni dobrze. Mnie szczególnie cieszą deklaracje mężczyzn. Pamiętam, że byłam w tym roku na takim panelu na migrację, gdzie Maciej Duda, wykładowca z Poznania, powiedział, jestem feministą, dostał brawa. I po czym mówi, widzicie, jak to niewiele trzeba, wystarczy, że facet powie, że jest feministą i już dostaje brawa, że dużo nie musi się wysilać. Ponieważ dzisiaj jest tak wokół stroju, bo sama wystawa ma taki korzeń bardzo mocny, modowy,
i ten ubiór w pewien sposób determinuje. Ja nie wiem, czy ja będę robić deklarację, czy jestem feministką, czy nie, bo to po prostu jest jakby taka zupełnie odrębna historia. Natomiast na pewno mam jakiś kąt widzenia. Nie myślę, że feminizm to polityka, ale raczej dla mnie feminizm to sposób myślenia. To, co Agata powiedziała, czyli uwolnienie się od pewnych stereotypów i od kanonów. A z modą ma to bardzo wiele wspólnego, ponieważ siłowe takie zmagania między kobietą a mężczyzną nie pozwoliły jej nigdy zająć przez długi czas stosownego stanowiska na to, jakie ma możliwości. Ponieważ intelektualnie jesteśmy tak samo równi albo tak samo nierówni i mamy te same możliwości. W związku z tym przez ten długi czas nie było tak, że nie było zdolnych kobiet, naukowców, artystów, artystek, naukowców, polityczek. One były, tylko nie mogły zająć takiej pozycji, ponieważ mężczyzna ze swojej siłowej perspektywy nie dopuszczał ich do tego miejsca. Więc zaczęły próbować zmierzyć się z tą sytuacją poprzez wygląd. Zaczęły obcinać włosy, zaczęły nosić spodnie, zaczęły wyglądać jak mężczyźni, bo uważały, że to jest jakby taki pierwszy krok do tego, żeby wejść, jak gdyby przemycić się do tego świata. W związku z tym ten wygląd ma bardzo wiele wspólnego. Później to, o czym Agata mówiła, pewne opresyjne sytuacje, które powodują, że kobiety postrzega się jako piękną, czyli pomalowane paznokcie, zniekształcone stopy, w pewien sposób umalowane, które były, pozycjonowało kobietę wobec mężczyzny i wobec jej statusu w społeczeństwie, zaczęły być też wypierane. Stąd ta fala feministek, które nie malują się, nie chodzą do fryzjera, mają w cudzysłowie niedbałe ubranie, ponieważ to powoduje, że one też w pewien sposób mogą się wtopić. W związku z tym nie ocenia się ich poprzez wygląd, tylko poprzez to, kim są, bo cały czas gdzieś trzeba potykać się o sytuację tej walki, tego naszego intelektu i naszych możliwości jako kobiet z wejściem w środowisko mężczyzn. W związku z tym nie jest to proste, a mamy tu, jesteśmy po wczorajszej mocnej dyskusji a propos pewnego potencjału, który czyni, że kobieta jednak jest wyjątkowa, a mianowicie potencjału dawania życia. Tego Agata przewraca oczami, ona ma inny potencjał, ale twórczość to też potencjał dawania życia. I w związku z tym, że Iwonka popełniła doktorat niemalże na temat spraw z tym związanych i będących bardzo blisko, to myślę, że oczaruje Państwa. Ja ostatnio właśnie przeczytałam taką rzecz, która myślę, że jest ważna w przypadku Agaty Wystawy. Mianowicie, dlaczego kapłani noszą takie stroje, a nie inne? Dlaczego to są takie długie szaty i dlaczego one właściwie przypominają szaty kobiece? Właśnie dlatego, że pierwotnie kapłanami były kobiety. I że podobno właśnie mężczyźni odziedziczyli ten strój i ponieważ przejęli funkcję kapłaństwa od kobiet, więc odziedziczyli, strój został właśnie i tego akurat nie zmieniono. Oczywiście to jest jakby takie wyciągnięte z kontekstu, ponieważ ja tym tematem zajmuję się już dość długo i ciężko jest, co gorsze, to streścić, powiedzieć w dwóch, trzech zdaniach i oświecić Państwa poprzez dwa, trzy zdania, że złapiecie nagle oświecenie i zrozumiecie, co ja mówię. Mnie też to przychodziło troszeczkę z czasem i wczoraj, jak Ania w naszej dyskusji powiedziała właśnie to zdanie, które powiedziała wcześniej, to ja przez to, że właśnie przesiedziałam troszeczkę w tym temacie, to bardzo szybko zrozumiałam jakby moc i potęgę tego zdania. I rzeczywiście to jest coś, o czym zapomnieliśmy i o czym ja zajmuję się jakby swojej twórczości.
Ale jakby to jest temat strasznie ciekawy, tylko że naprawdę wymagający trochę więcej czasu niż taki panel dyskusyjny. Ja może wrócę do jakby takiego bardziej frywolnego tematu, czyli jakby feminizmu i stroju i tego, w jaki sposób ja się spotkałam z feminizmem, a dwa ze strojem w związku z tym, w jakim miejscu pracuję. A mianowicie pracuję, jak już pani Eulalia wspomniała, na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk w Krakowie. No i jest nas pięć, a panów jest 25. I takie niemówione założenie polegało na tym, że rzeźbiarka musi wyglądać jak mężczyzna, że jakby wygląd, jej wygląd, który przypomina mężczyznę, tym sposobem dowartościowuje jej sztukę, jej pracę. Czyli w momencie, kiedy ja byłam na studiach, zupełnie sobie nie zdawałam z tego sprawy. Chodziłyśmy w spodniach, rzadko kiedy chodziłyśmy w spódnicach, w sukienkach. Wysokie obcasy również były wykluczone. Nie wspomnę już o pomalowanych paznokciach. Pomalowane paznokcie to naprawdę była rzecz straszna na Wydziale Rzeźby. I właściwie dopóki byłam młodą osobą i nie zdawałam sobie z tego sprawy, to po prostu wpisywałam się w ten kanon, nie myśląc o tym, tylko jakby naśladując koleżanki, czy naśladując taką rzecz, która w pewnym momencie stała się rzeczą taką naturalną, normalną. Po prostu ja o tym nawet nie myślałam, dlaczego ubieram rano spodnie, a nie ubieram spódnicę. I dopiero jak wyrosłam, naprawdę dużo, dużo wyrosłam i jak udało mi się jakby zostać na uczelni, i jak popatrzyłam na moje koleżanki, a mnie się udało zostać na uczelni tak, że 8 lat po dyplomie latałam po świecie i byłam poza akademią i dopiero po 8 latach wróciłam na akademię i spojrzałam na te moje koleżanki, to trochę się przeraziłam, bo one były takimi babochłopami i popatrzyłam na to z zupełnie innej perspektywy, bo z jednej strony z perspektywy feministycznej, czyli że ja nie muszę być atrakcyjna, nie muszę być piękna, żeby stanowić jakąś wartość, ale z drugiej strony zauważyłam, że jakby u nas na wydziale to działa w ten sposób, że nie zaznaczamy tej kobiecości, dlatego że ona ma właśnie gorszą wartość. I ja wtedy sobie postanowiłam, że w takim razie ja będę chodziła na różowo, będę chodziła w szpilkach, będę chodziła w obcasach, będę malowała paznokcie, żeby wszystkim pokazać, że osoba, która jest kobietą, również może być rzeźbiarką i może być rzeźbiarką wartościową. I jakby to nie dyskwalifikuje mnie jako osoby tworzącej, czyli powiedzmy nawet jako artysty, bo tu jest następna sprawa trudna, a mianowicie artystka wprawdzie się już przyjęło, ale na przykład są u nas dziewczyny asystentki, które mówią, że są asystentami. I ja też przez bardzo długi czas uczyłam, że jestem asystentką, artystką, rzeźbiarką. I że wyglądam tak, jak wyglądam. I rzeczywiście walka z moim strojem zajęła na wydziale rok. Przez rok panowie chodzili i pytali, dlaczego ja tak przyszłam do pracy, że to nie jest klub, tylko to jest praca. Ale po roku przyzwyczaili się i jakby teraz, gdybym przyszła inaczej ubrana, to mieliby z tym problem. Ale to na pewno dużo zmieniło, dlatego że przychodziły do mnie studentki, które mówiły, żebym, broń Boże, nie przestała się tak ubierać, ponieważ to było również przyzwolenie dla nich, że one mogły zacząć tak przychodzić do pracy. Także ten problem jakby stroju, feminizmu i tych zawiłości nie jest prosty, dlatego że w zależności z którego punktu widzenia na to patrzymy, z którego punktu to odbieramy, to zupełnie inaczej to wygląda. I na przykład w momencie, kiedy idę na spotkanie feministyczne, to wyglądam dziwnie, ponieważ mam wysokie obcasy, krótką spódnicę i tak dalej, jestem pomalowana, ale w momencie, kiedy właśnie tłumaczę, że to na mojej uczelni było pewnego rodzaju manifestacją właśnie w obronie pewnych wartości kobiecych i dowartościowania kobiecości, no to też zmienia po prostu znaczenia, zmienia swój wyraz. Ja dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze tylko
może na temat feminizmu dodać rzecz taką, że kobiety w ogóle mogą być na uczelniach w Polsce od roku 1898. Po raz pierwszy kobieta w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim mogła studiować. Wcześniej nie mogły. Co więcej, mówiono, że są wiecznie niedojrzałe. Dlaczego? Ponieważ nie mogły dysponować swoimi pieniędzmi. Musiały być pod opieką albo męża, albo męskiego członka rodziny. Także ani swoimi, ani tym bardziej rodzinnymi dysponować nie mogły. I teraz możecie sobie Państwo wyobrazić, co to oznacza, gdyby tak Was teraz ubezwłasnowolniono i byście złotówki nie mieli po prostu na te, nie wiem, papierosy chociażby, czy wodę mineralną, tak? Więc kobieta była absolutnie zależna. Teraz dlaczego tak dużo kobiet mimo wszystko, bo rzeźba jest wyjątkową, prawda, dziedziną sztuki, gdzie no nadal uważa się, że jest to męska dziedzina sztuki. Tutaj jak patrzę, prawda, na gremium, to raczej jest po połowie. Ja tak powiedziałam, że rzeźba męską dziedziną sztuki jest, ale faktem jest, że dzisiaj na wydziałach rzeźby, te które są, a jest ich 7 na różnych uczelniach w Polsce, przewagę dzisiaj stanowią faktycznie panie, bo tutaj widzę, że mój kolega Krzysztof Bochyński chciałby zabrać głos na ten temat. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolą, to ja króciutko podam parę faktów, które burzą. Ja przypominam, to są fakty, które burzą taki stereotyp feminizmu i opresji kobiety artystki. I skoro jesteśmy w Centrum Rzeźby Polskiej, to podam przykłady polskich wybitnych artystek rzeźbiarek. Lata 50., lata 60., oblicze polskiej rzeźby tak naprawdę zmieniły kobiety. Ja wymienię je. Alina Szapocznikow, wielka artystka, bardziej może ceniona dzisiaj na Zachodzie niż u nas, chociaż to się zmienia. Alina Ślesińska, obie Aliny były kobietami bardzo atrakcyjnymi, a Alina Ślesińska, można powiedzieć, że była taką pierwszą polską artystką, celebrytką, przecież ona bardzo często gościła, jakbyśmy to dzisiaj określili, na łamach tak zwanych kolorowych czasopism. Dzisiaj mówi się lifestyle'owy. Wymienię chociażby Magdalenę Więcek, niedawno zmarłą, była tutaj wystawa. Wymienię Barbarę Zbrożynę. Można jeszcze wymienić chociażby Magdalena Abakanowicz, też miała tutaj wystawę, więc wydaje mi się, że obraz rzeźby nie tylko polskiej, ale i światowej byłby no, nieporównywalnie uboższy, gdyby kobiet zabrakło. Natomiast to postrzeganie kobiety rzeźbiarki w takim odczuciu, powiedziałbym, powszechnym, ono jest zmitologizowane i oczywiście od razu mamy tutaj taki obraz kobiety, która żyje w cieniu wielkiego geniusza. No wiadomo, był nawet taki głośny film, prawda? O bardzo powikłanych relacjach artystyczno i nie tylko artystyczno damsko-męskich między wielkim rzeźbiarzem i jego asystentką, która próbowała wybijać się na niepodległość. Natomiast ja powiem tak, w Polsce możemy być z tego chyba dumni, że kobiety prawa wyborcze zyskały w roku 1918, czyli w roku odzyskania niepodległości. Natomiast ja zadam teraz Państwu pytanie, a kiedyż to kobiety zyskały prawa wyborcze w takim państwie, no, które dla nas jest synonimem dobrobytu pod tytułem Szwajcaria? Wiecie kiedy? Bardzo dobra odpowiedź. Czyli jesteśmy lepsi. A Maria Curie-Skłodowska to... Ale
feministka, ateistka, wolnomyślicielka, no i w ogóle gorszycielka w pewnym momencie. Natomiast wielką uczoną była i to nie podlega dyskusji. Ja chcę Państwu, chcę, żebyśmy przełamali pewien taki schemat myślenia. I mianowicie to równouprawnienie kobiet w dziedzinie sztuki w Polsce zaczęło się bardzo wcześnie. Ja chcę tylko wspomnieć chociażby okres młodopolski, gdzie było wiele utalentowanych artystek. No wcześniej też była zresztą taka wystawa poświęcona właśnie polskim artystkom. Nie chciałbym do tego wracać, ale skoro jesteśmy już przy rzeźbie, no to proszę pamiętać o okresie międzywojennym. Przecież można mówić o pewnej manifestacji pokoleniowej. Natomiast jeśli chodzi o Pani wypowiedź, mówię tu, kieruję to do Pani Iwony Demko, no to wie Pani, no ja też spędziłem 5 lat w Krakowie studiując na uniwersytecie i nie jestem zaskoczony reakcją Pani kolegów. Natomiast no bardzo doceniam Panią postawę w tym jednak bardzo konserwatywnym mieście i w tej super konserwatywnej, anachronicznej już w tej chwili Akademii. Bardzo się cieszę, że Pani postawiła na swoim. To buduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten głos. Rzeczywiście pan Bochyński wymienił wybitne polskie artystki, ale pamiętajmy, że to wszystko po pierwsze jest wiek XX. Po drugie one lekko nie miały. Ta artystka międzywojenna, która się wybiła między innymi, to oczywiście Zofia Stryjeńska. Słucham? Kto ginął w powstaniu? A kto ginął w powstaniach, mówi Krzysztof Bochyński. Proszę Państwa, ale istnieje teoria mówiąca, dlaczego w tej chwili tak dużo kobiet jest na uczelniach artystycznych. A jest to? Mówić, nie mówić, nie mówić jeszcze. Poczekaj. Poczekać. Przepraszam. Bo to... Chodzi o to, że my ciągle wchodzimy w taki dyskurs, ja tak jeszcze dwa słowa, który jest takim zmaganiem, a to właśnie nie o to chodzi. Ja wspominałam o tych siłowych aspektach, które kompletnie nie mają znaczenia, bo one wynikają z tego, tutaj pan podjął powstania, ponieważ siłą rzeczy kobieta jest fizycznie inaczej niż mężczyzna i niejednokrotnie pokazała, że jednak i tak może, przeskakując swoją fizyczność w różny sposób. Natomiast to w ogóle nie jest w tym rzecz. Odnosiliśmy się do stroju, odnosiliśmy się do kultury nowożytnej, w której jednak było 2000 lat ponad i chodzi o to, że w tym czasie były kobiety fantastyczne, które niestety nie mogły spełnić swojego potencjału intelektualnego przez to, że tak ten świat był skonstruowany. I to głównie o to chodzi. Natomiast fragmenty XX wieku, które pan przywołał, wskazują też na to, że dzisiaj wiemy o tym, że to były fantastyczne rzeźbiarki. W swoim czasie te sukcesy nie były takie wprost i nie realizowały się, nie manifestowały się w sposób w rzeczywistości przyjemny i w pełni wartościujący te intelektualne postawy. Także to tyle. No, dobrym przykładem akurat takiej pary jest przecież Pinińska Bereś i Jerzy Bereś, gdzie za życia Jerzy był rzeczywiście doceniany, ona nie za bardzo i jakby dopiero chyba ten czas późniejszy docenił Marię. Ja jeszcze tylko chciałam jakby powiedzieć a propos faktów. Rzeczywiście, bo ja jestem taka skrupulatna i przeliczyłam, ile jest studentek u nas na naszym wydziale, ile studentów. I studentki jest 52, a studentów 50. Więc jest o 2 dziewczyny więcej. I tak, i rzeczywiście na tym poziomie dziewczyny super już reprezentują. Ale na tym wyższym poziomie, czyli tam, gdzie ja dotarłam do tego Parnasu, to jest nas już 5, a panów jest 25. I jakby tu jest ten problem jeszcze taki, który nie jest do końca rozwiązany. Że owszem, kobiety tworzą, kobiety studiują, ale jeszcze jeśli chodzi o przejście na ten wyższy poziom, to jeszcze
jeszcze nas nie ma tyle, ile nas powinno być. I miałam problem i przejrzałam jakby większość akademii, ponieważ jak szukałam recenzentów do swojej pracy doktorskiej, to uparłam się, że musi być to mężczyzna i kobieta. I w przypadku mężczyzny wybór był naprawdę duży i mogłam wybrzydzać i wybierać, a w przypadku kobiet nie było tak łatwo, po prostu było dużo trudniej. Dobrze, to ja też może wrócę do tych liczb i powiem, że jednym z poglądów teorii feministycznych, dlaczego jest tak dużo artystek na uczelniach artystycznych, jest taka, że jest to bardzo słaby ekonomicznie zawód, że się niewiele zarabia. W związku z tym panowie dają pole paniom, tak? Opuszczają tę działkę, zajmując się bardziej intratnymi. I tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, jakimi są parytety. Jedyny parytet dotyczący ekonomii w Europie ma Norwegia. Żaden inny kraj właściwie ustawą nie stworzył tego parytetu. W Norwegii jest tak, że cztery firmy powinny mieć wśród zarządu i wśród rady 40%. Jeszcze nie 50, ale 40. Tak na razie spokojnie. Dobrze jest w Szwecji, bo tam nie ma ustawy, ale zwyczajowo również dąży się do tego większego udziału. I teraz, dlaczego w ogóle te parytety i o co chodzi, prawda? Dlaczego my o tym mówimy, poza tym, że połowa społeczeństwa jednak to kobiety, które są niedoreprezentowywane, tak? Znaczy brak ich jest reprezentacji w kadrach kierowniczych. No ja tu jestem może wyjątkiem. Przepraszam bardzo, jest najwięcej dyrektorów i kuratorów jest wśród kobiet. Tak, rzeczywiście, ale to jest znowu kwestia ekonomiczna, sądzę. No, chciałbym wiele zarabiać, że dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie wiem, ile zarabia dyrektorka Sztuki Nowoczesnej. Na pewno. Słusznie raczej mi się wydaje, bo to dosyć odpowiedzialne stanowisko jest. Oczywiście, że jest, bo wiemy o tym, jak wyglądają stawki w instytucjach kultury, a jak wyglądają stawki na wszelkich innych stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych i zarządzających. To po prostu jest niewspółmierne, ale to nie w tym rzecz. Ja kiedyś miałam takie marzenie, żeby zrobić wystawę o kobiecie i postanowiłam, że muszę się obronić przed taką sytuacją, w której to będą kobiety mówiły o kobietach i że istnieje taki rejon. Znajdujemy się wobec wystawy i wobec sztuki, więc do tego może wrócę. Że to jest taki rejon, że jest tak zwana sztuka feministyczna i sztuka uprawiana przez kobiety, tak zwana sztuka kobieca czy coś w tym rodzaju. No, ja się z tym akurat nie zgadzam, aczkolwiek używanie takich przedmiotów czy też takich okolic, które gdzieś wiążą się z kobiecością w taki dosyć prosty sposób, jest rodzajem używania pewnych emblematów, które są znakami, symbolami, to jest całkowicie naturalne. Agata używa sukni, bo suknia jest takim synonimem różnych marzeń. Ona pojawia się wobec kobiety w różnych afektach jej życia. Agata zrobiła niezwykłą pracę, którą pokazywałam, miałam przyjemność pokazywać na właśnie tej wystawie, o której dwa słowa wam powiem, w której zrobiła sobie fantastyczne portrety ślubne, takie jak tutaj czasami można widzieć na żywo, w prawdziwej sukni ślubnej, ale zawsze partnerowali jej oczywiście narzeczeni, ale w ilościach więcej niż jeden. Więc tutaj takie odwrócenie sytuacji od tej zastanej w tradycji, że mamy druhny i jednego pana młodego, a tutaj mamy pannę młodą i wielu panów młodych. Zrobiłam taką wystawę, którą nie było możliwości zrobienia jej w jednej odsłonie. Dlatego postanowiłam, że zrobię ją w trzech odsłonach,
I ona dotyczyła takich trzech fragmentów, właściwie pochodzących od filozofii, czyli pierwsza część pochodziła od Kanta, druga od Nietzschego, a trzecia była skonstruowana wobec takich fenomenologicznych założeń. No i Kant, to wszyscy wiemy, prawda, te tradycyjne widzenie roli kobiety w Nietzschem, to się trochę przewartościowało, a potem fenomenolodzy dodali swoje. I w ten sposób powstała wystawa, która mówiła o kobiecie jako o matce, kochance, przyjaciółce, siostrze, dawała wszystkie te aspekty i opowieść była naprzemienna. Najpierw opowiedzieli te funkcje mężczyźni, potem opowiedziały te funkcje kobiety, a potem podzieliliśmy to pół na pół i trzecia odsłona była i poprzez widzenie mężczyzny i poprzez widzenie kobiety. I powstał taki ciekawy obraz, który nie definiuje sztuki kobiecej w taki sposób, że koniecznie ona musi używać takich stereotypów, jakie wymyśliliśmy sobie, że jest to sztuka feministyczna, tak jak nam się ona kojarzy. Aczkolwiek na początku były to absolutnie przełomowe rzeczy i tutaj wspomniana Pinińska Bereś robiła niezwykłe rzeźby właśnie z takich miękkich przedmiotów, które nawiązywały silnie do erotyki. To też jest kwestia takiego odczarowania i przewartościowania tych rzeczy, które dla kobiety były i są nadal dosyć opresyjne, bo jej wygląd determinuje jej funkcje społeczne i tak jest nadal, mimo walki, którą podjęły feministki poprzez to, o czym wspominaliśmy wcześniej, poprzez ten wygląd. Mówi się kobiecie: o, naprawdę masz tyle lat, a wyglądasz 10 lat młodziej. No nie wyglądasz na swoje lata. No dlaczego mam nie wyglądać na swoje lata? Ja lubię swoje lata. Za chwilę kończę 50 lat i jest fantastycznie. Nie ma lepiej i obraża mnie to, jak ktoś mówi, że nie wyglądam na swoje lata, bo czy 50-letnia kobieta musi chodzić o lasce? Czy atrakcyjną i wartościową osobą jest tylko 25-latka? No nie. Mam o wiele więcej. Mam fantastyczne doświadczenie tylu lat, które pozwala mi w pewien sposób zajmować stanowisko, radykalizować pewne rzeczy. Więc to, w jaki sposób skłaniamy się do wyglądu i do tego, w jaki sposób ubranie czy inne elementy stanowią o funkcji, jaką zajmujemy, o pozycji, jaką zajmujemy, nadal jest taką pokutą, z którą trzeba przewartościować i przewalczyć. I nie mam nic przeciwko kobietom, które nie noszą staników i kocham te, które wyglądają na różowo jak Iwonka. Nawet jeżeli to jest element buntu. Ja powiem krótko jeszcze, jak to wygląda w modzie, skąd to się wzięło. Rzeczywiście w latach 90. było tak, że przeglądając gazety poświęcone modzie i reklamy firm modowych, nie mieliśmy starszych modelek niż 25. 25 lat wykluczało właściwie możliwość zatrudnienia modelki do kampanii reklamowych. To się wzięło stąd wtedy, w latach 90., że rządziły światem, ekonomicznie rządziły firmy kosmetyczne. I wtedy był taki pomysł, że możemy stworzyć kosmetyki, które tak głęboko wnikają w strukturę skóry, że cofają proces starzenia się. Zresztą były takie reklamy. Cały więc świat, to były ogromne pieniądze. Firmy kosmetyczne to były ogromne pieniądze w latach 90. mniej więcej takie jak firmy farmaceutyczne dzisiaj. W związku z czym wszystkie te wszystkie kampanie reklamowe, które musiały być zrobione pod gazety, które wtedy dyktowały rynek mody, nie mogły pokazywać kobiet starszych niż 25, bo firmy kosmetyczne nie wchodziły z reklamami. W latach 90., kiedy pojawiły się wysokie obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej, Państwo może nie pamiętają tego, ale przez pierwsze 10 chyba, na pierwszych 10 okładkach wysokich obcasów były tylko stare kobiety. I to nie po 50, ale po 80 czy po 70. To były piękne okładki. Gazeta Aurora się z tego wycofała bardzo szybko, dlatego że firmy kosmetyczne powiedziały, że nie wejdą z reklamami do wysokich obcasów, jeżeli będą tam takie okładki.
Dlaczego? Dlatego, że pomarszczona kobieta no nie może być reprezentować interesów firm kosmetycznych, które mówią, nie, nigdy się nie zmarszczysz, jeżeli będziesz używała naszych kosmetyków. To jest taki dyktat młodości. Ale też jeszcze chciałem powiedzieć, nie bez kozery, pokazuję tutaj zupełnie inną, ale całkiem niedawny pokaz mody. To jest pokaz mody na sezon wiosna-lato 2014, pokazany rok temu w Paryżu. Projektantem jest jeden z najbardziej kultowych, ale też i drogich projektantów. Zawsze będę to podkreślał, te ceny, bo w modzie są ceny, bo ta moda jest rzeczywiście niepotwornie droga i ona mówi jakby do określonego klienta. To jest Rick Owens i Rick Owens w zeszłym roku w ogóle nie zatrudnił modelek do swojego pokazu, natomiast zatrudnił grupy tak zwanych steperek ze Stanów Zjednoczonych. To są najczęściej czarnoskóre studentki z amerykańskich uniwersytetów, które trenują stepping, czyli taki rodzaj tańca, polegającego tańca, ale też ekspresji, teatru, polegającym na bardzo silnym tupaniu, machaniu rękami rytmicznemu i wykrzykiwaniu fraz zarówno słownych, jak muzycznych. Ten pokaz nazywał się Złośliwość również i chodziło o to, żeby te wszystkie modelki miały określony, agresywny wyraz twarzy. Agresywny, czasami karykaturalny, ale o co innego mi chodzi? Chciałem porównać takie dwie rzeczy. Znaczy, Karl Lagerfeld w Chanel pokazuje, że pięknie ubrane, w bardzo drogie ciuchy, białe modelki wychodzą z feministycznymi hasłami, ale one wszystkie jakby apelują do pewnego pragnienia kobiety bycia piękną i bogatą. Tak? To znaczy jednak apelują do takich pragnień o byciu księżniczką lub przynajmniej bardzo bogatą kobietą w Paryżu. A Rick Owens odwraca to. On tym dziewczynom ze Stanów, wcale nie bogatym, wcale nie szczupłym, wcale nie białym, daje bardzo drogie ubrania, które za chwilę wejdą do sklepów i będą kosztowały tam ponad 1000 euro, po to, żeby one ubrane w nich wypowiedziały tą ekspresję, którą się na co dzień, czy w swoim życiu, poprzez też tymi środkami ekspresji, którym się na co dzień zajmują. To był taki bardzo i odważny jak na modę i myślę, że jakby taki w pełni feministyczny ruch w takim sensie i polityczny ruch Ricka Owensa, właśnie w takim sensie, że on tutaj poszerzył jakby, znaczy wprowadził do tego świata, który opowiada o pięknych rzeczach, inne kobiety niż te, które dotychczas jakby zostały wymyślone przez ten świat i powołane do tego, żeby o nim opowiadać. Dziękuję. A ja chciałam teraz jeszcze raz wrócić do wystawy Agaty Zbylut i problemu, który ona tam postawiła. Właściwie dwóch problemów, bo po jednej stronie mamy suknię inspirowaną szatami kardynalskimi, po drugiej stronie uszytą z szalików tak, kibiców piłki nożnej. I może najpierw postawmy pytanie, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy, kobiety będą mogły pracować w kościele katolickim, bo w protestanckim oczywiście mamy pastorki, co więcej, głową kościoła w Stanach Zjednoczonych jest kobieta, było to jakoś naturalnie, natomiast pytanie do Państwa może, proponuję, żebyście się włączyli, bo my tu już całą godzinę gadamy. Czy uważają Państwo, że to w ogóle jest możliwe i potrzebne? Nie może być nie. Proszę bardzo. Dzień dobry. Nie wiem, może wstanę, dobra. Tak, bo nie wiem, według mnie myślę, że to by zmieniło. Do mikrofonu bardziej. O, dobra. Myślę, że wprowadzenie kobiet, dopuszczenie ich do stanu kapłańskiego byłoby kolejnym krokiem do otwarcia tego kościoła, który jakby nie patrzeć jest... Okej. Okay. Jakby nie patrzeć jest bardzo skostniały i jakby jest nastawiony niby na ludzi, ale nie na wszystkich. I myślę też, że kobiety, te, które zostały wychowane jakby nie patrzeć w patriarchalnym społeczeństwie, mają jakieś
mają cechy, które mogą pomóc w otwarciu się tego kościoła na ludzi. Bo w tym momencie wiemy, jak wygląda kościół katolicki i jaki obraz sobą przedstawia. I wiemy też, co się dzieje w Watykanie, co próbuje pokazać nowy papież. Nowy. I też, że to jest zupełnie dwie różne drogi i to jest tak naprawdę kwestia kościoła, którą drogą będzie chciał podążać. Dziękuję bardzo. Inne może jakieś głosy? Co państwo sądzą? Dziękuję bardzo. Moim zdaniem Kościół katolicki nie dopuści kobiet do władzy, że tak powiem. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będą feministki, nie feministki. Z bardzo prostej przyczyny. Wiara to jest wiara. Jeżeli komuś się ten kościół nie podoba, wybiera inny kościół. Tak było zresztą przez setki lat w Polsce szlacheckiej, jak Arianie też próbowali wprowadzić swoje zmiany. To nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie płeć jakby predysponuje do tego, żeby rządzić czy nie rządzić daną wiarą. Dlatego, że moim zdaniem, mówię, nie jestem księdzem, nie jestem, że tak powiem, z tego towarzystwa i trudno mi jest wypowiadać się w imieniu Kościoła katolickiego. Natomiast myślę, że właśnie dlatego, że tradycja, która jest wygodna dla mężczyzn, jest na tyle wygodna, że po prostu nie będzie zmieniana. I tak jest najprościej. Zresztą pojawiały się filmy typu o papieżycy. Tak? Była taka sławna sytuacja, kiedy papieżyca była podobno papieżem w historii. I myślę, że to nie jest jeszcze za naszego życia możliwe, aby Kościół otworzył się na tyle. Zresztą żadna z wiar tych większych jak gdyby nie dopuszcza kobiet. Nie mówmy tylko o Kościele katolickim, ale tak samo jest w buddyzmie, w islamie. Są rabinki, owszem, ale nie są u władzy. Nie zapominajmy o tym. Jeszcze nie, to tak samo w protestantyzmie są. Oczywiście są już u władzy, ale to jest jakby też inna idea, która towarzyszy protestantom, a inna, jaka jest wśród katolików. Ja podejrzewam, że dokładnie jak wszędzie chodzi po prostu o władzę. I nikt sam z siebie, z władzy dobrowolnie nie zrezygnuje. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Może i nie zrezygnuję, ale też pewnie dlatego potrzebne są takie wystawy, takie artystki i takie panele. Czy zgadzacie się państwo ze mną? Nie. Ja się też z panem nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że w kościele nie będzie kobiet. Te kobiety w kościele będą. Tak jak mówiłam państwu przed wejściem do oranżerii, było to moim olbrzymim zdziwieniem, kiedy dowiedziałam się, że dziewczynki służą do mszy. I ja wtedy w celach naukowych wybrałam się do kościoła, żeby zobaczyć, jak Ania do tej mszy służy. I pamiętam, że właśnie wówczas ksiądz podczas tej mszy powiedział: i módlmy się za powołania, żeby było ich jak najwięcej w naszym kościele katolickim. I ja pomyślałam sobie właśnie, że nie, tych powołań jest coraz mniej i ich będzie coraz mniej, bo to jest przestrzeń coraz mniej atrakcyjna dla mężczyzn, bo to nie jest ta kariera. I kościół będzie musiał się otworzyć na kobiety, bo po prostu za mało mężczyzn będzie w tym kościele. Także chociażby z tego względu, że po prostu mężczyźni przestaną się garnąć, Kościół będzie sam z siebie zmuszony te kobiety w swoje struktury przyjąć. Znaczy ja tam rozumiem to, co pan powiedział. To nie chodzi o to, żeby się zgodzić czy nie zgodzić, tylko że...
mus. To będzie mus. Faktycznie jest tak, że samo przez się to się nie wydarzy, bo to jest zbyt atrakcyjne i mocne poczucie władzy, ale to poczucie władzy coraz, tak jak powiedziałaś, ono coraz się mocniej kurczy, ono ma coraz mniejsze wpływy. Jeszcze nadal widzimy te wszystkie opresyjne historie pod tytułem bezkarni mężczyźni, którzy dokonują strasznych rzeczy w imię, poprzez to, że mają władzę i ta władza wykracza tylko poza obręb, bo wchodzi w sfery duchowe i to już jest inna władza, która pozwala robić okrutne rzeczy i pozwalała przez całe wieki. Natomiast to, co powiedziałaś, oczywiście, że tak, że ten mus będzie, to będzie konieczność wprowadzenia kobiety do kościoła, także czy chcemy, czy nie i bez względu na to, jakiej wiary jesteśmy, to musimy przyjąć ten punkt widzenia za przyszłość, bo inaczej nie będzie. Proszę Państwa, a teraz ja stawiam następne pytanie, które być może powinno zostać postawione na początku. Czy w ogóle jest to temat dla sztuki? Czy sztuka powinna się zajmować polityką, w tym przypadku również feminizmem? Proszę bardzo. Proszę. Zaraz odpowiem na to pytanie, ale tak jeszcze jedna rzecz. Ja nie powiedziałem, że nie ma miejsca dla kobiet w religii, tak, żeby była jasność. Nic takiego nie mówiłem zawsze. Najczęściej była to rola służebna. Tak było i tak pewnie jest. Być może to się zmieni, ale naprawdę nie wierzę, żeby za naszego życia. I też nie myślę, że mężczyźni zrezygnują z władzy nad duszą człowieka tylko z tego powodu, że się będzie to nie opłacało. Naprawdę. Ja w to nie wierzę. To myślę, że osoby, które są i mogą jakby mieć jakąś władzę nad jednostką, nawet ulotną, oni nie zrezygnują tylko dlatego, że nie będzie to łączyło się z finansami. Także tutaj finanse odłożyłbym zupełnie na inny poziom, chociaż oczywiście one są ważne. Też nie oszukuję się. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to było, czy sztuka powinna być polityczna? Czy sztuka powinna być polityczna? To sztuka polityczna była, jest i będzie od zawsze. To się nie zmienia. To podejrzewam, że pierwsze ryty, które pojawiły się w jaskiniach, to też nie chodziło tylko o to, żeby pokazać, że ktoś tam ubił jakiegoś mamuta. To raczej chodziło o to, żeby zaznaczyć, że ktoś był wojownikiem, ktoś coś zdobywał, ktoś miał jakąś władzę. I sztuka, znaczy polityka nie jest w stanie jakby oddzielić się od sztuki, tak samo jak sztuka nie jest, znaczy byłaby w stanie, ale nie chce oddzielić się od polityki. Są artyści, którzy oczywiście unikają polityki, ale jedno z drugim jest bardzo związane. Dziękuję bardzo. Ja ostatnio czytałam w Gazecie Wyborczej wywiad z Mario Vargasem Llosą, noblistą, pisarzem, który powiedział, że nie możemy oddawać po prostu pola kultury, że kultura musi być polityczna, musi się zajmować polityką, ponieważ jeśli oddamy ją w inne ręce komukolwiek, to ona po prostu będzie wulgarna, banalna, niesprawiedliwa i tak dalej, i tak dalej. Sztuka, tak jak ktoś już wcześniej powiedział, i polityka zawsze wchodziły ze sobą w relacje praktycznie od początku, kiedy ludzkość zaczęła rozróżniać te dwa pojęcia i te związki między sztuką a polityką, one są do dzisiaj. One są raz bardziej widoczne, raz są niewidoczne, podskórne, ale jednak istnieją i istnieć jeszcze długo będą. Zawsze polityka próbowała, czy władza próbowała wikłać sztukę do swoich celów. W większości sztuka na tym wychodziła nieźle. Natomiast proszę o tym pamiętać, że to zawikłanie było, jest i prawdopodobnie będzie.
Można jedynie mieć nadzieję, że im wyższa będzie świadomość odbiorcy, tym szybciej będzie mógł i lepiej rozumieć te zależności, te związki, tę swoistą symbiozę i będzie mógł się przeciwstawić pewnej manipulacji, która jest wpisana w mechanizm każdej władzy. I mówienie o sztuce politycznej lub sztuce apolitycznej jest właściwie fałszywym postawieniem sprawy. Związki między polityką a sztuką, tak jak powiedziałem, one są, były i prawdopodobnie jeszcze długo będą. Natomiast wydaje mi się, że takie spojrzenie jakby na obszar sztuki, no tutaj pobrzmiewają takie modernistyczne hasła, sztuka dla sztuki i tak dalej, jako obszaru całkowicie autonomicznego, że artysta jest właściwie w tym modernistycznym paradygmacie całkowicie oderwany od rzeczywistości, od realiów, od kultury, w której jest, od polityki, od innych spraw, jest fałszywe. Zawsze różne czynniki wpływają w różny oczywiście sposób, różnym natężeniem na obraz sztuki. I mieliśmy nawet w naszej powojennej historii przykład, kiedy ingerencja polityki w sztukę była wyjątkowo ostra i brutalna, chociażby mówię tu o epizodzie realizmu socjalistycznego, ale mieliśmy też przykład, chociażby w latach 90. z jakimi reakcjami opresyjnymi, represyjnymi spotykała się w Polsce no, modna wtedy obecna tak zwana sztuka krytyczna. Więc proszę Państwa, stawianie sprawy w ten sposób jest moim zdaniem nieporozumieniem. Trzeba sobie no, jakby uświadomić, że te relacje są, były i zapewne będą. Natomiast no, im więcej będziemy wiedzieć o ich istocie, tym będziemy mniej, czy bardziej może odporni na różnego rodzaju manipulacje, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dziękuję. A może któraś z pań się wypowie? Tak, on się tak... Mówimy o sztuce feministycznej. Tutaj jedna pani na razie się wypowiadała. Ja jeszcze przypomnę, że artystka na wystawie stawia też takie prowokacyjne pytanie, bo ta druga część dotycząca tej ultraprawicy konserwatywnej, tak, i chuliganów. Jak to się dzieje? Pyta artystka, że ci kibole tacy, chuligani, tak, łączą się w sojusze ze swoimi babciami, które z kolei są z reguły konserwatywne. Ja nie mówię, że wszystkie babcie są konserwatywne, bo są różne, tak? Ale mówię o tym słynnym powiedzeniu moherowe berety. Co panie, panowie o tym sądzicie? Skąd ta koalicja? Po prostu wspólny wróg łączy i jeśli się mówi o jakimś tym niby... Tak, dobrze. Wspólny wróg łączy i w momencie, kiedy no, ma się tego wspólnego wroga, nie wiem, ten lewackie ataki na chrześcijaństwo, tak, czy jak to się tam te środowiska lubią to nazywać, no to i jedna i druga strona nie patrzy na to, czy dzieli ich, czy dzielą ich jakieś inne spojrzenia na tą rzeczywistość, czy wiek, czy status i tak dalej. No łączą się, żeby walczyć z tym wyimaginowanym wrogiem, więc... Dziękuję, ale jeśli czytaliście Państwo napisy w Galerii Kaplica, to tym wrogiem okazuje się być sztuka nowoczesna. Ten szalik i medalik to wziął się też tak nie bez powodu, ponieważ kiedyś usłyszałam, to było takie zdarzenie i opowiedziałam je Agacie,
że była pielgrzymka do Częstochowy i to po 2 czy 3 lata temu i jedną z sekcji pielgrzymujących pielgrzymów stanowili kibice, którzy szli w tych szalikach. I te szaliki na koniec zostały poświęcone w kaplicy na Jasnej Górze. Więc gdy usłyszałam o tym, przeczytałam, no właściwie nie wiedziałam, co zrobić, bo chciało mi się płakać, krzyczeć. Myślę sobie, Boże, co to ma być? Szalik i medalik, to jest dopiero atrakcyjne połączenie. Więc chodzi o to, że na tych poziomach jakby używanie tych symboli i te opowieści, które snujemy poprzez tego rodzaju działania w sztuce, one mają uruchomić myślenie. I te połączenia pomiędzy babcią, tradycyjnie nazwaną moherowym beretem, bo ten moherowy beret stanowi symbol zacofania, niechęci i lenistwa myślowego. W związku z tym łatwo jest takimi ludźmi manipulować, łatwo im powiedzieć, że coś jest prawdą. Oni tego nie sprawdzą. Oni się nad tym nie zastanowią. Kiedy jestem wnuczkiem, kibicem, który czerpie ogromną satysfakcję z tego, że ma mięśnie i może stłuc kogoś na kwaśne jabłko, bo to nie jest takie istotne, żeby kibicować i doznawać przyjemności patrzenia na sport, a także bycia w grupie, fajnej grupie, która myśli i czuje podobnie jak ja, bo ta fajna grupa opiera się na mocnym mięśniu. Łatwo znaleźć porozumienie z kimś, kto nie myśli. No ja się dziwię, że tutaj ta męska część się nie buntuje. Ja przepraszam, może ostatni raz, już nie będę więcej zajmował. Ale się buntuje oczywiście. Bardzo łatwo nam szufladkować wszystkich. Bardzo łatwo. Chociaż sami walczymy z tym, żeby nikt nas nie zaszufladkował. Ja podejrzewam, że ta sytuacja, kiedy tam było tych kilkuset kibiców, którzy poszli na pielgrzymkę, to mogli być ludzie, którzy wcale nie musieli koniecznie brać udziału w zadymach. Te zadymy i szukanie tego tła politycznego, czy ktoś się z kimś zgadza, czy nie zgadza, czy popiera prawicę, lewicę, to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Ja być może do panów zwrócę się, którzy są dużo młodsi ode mnie, o połowę. Ja pamiętam, jak ja byłem kibicem, chodziłem na mecze i naprawdę było mi to obojętne, czy babcia szła obok mnie, czy nie. Po prostu, jeżeli byli kibice przeciwni, no to nawiązywaliśmy dialog, niekoniecznie zawsze taki, jak to się mówi, cywilizowany. To były takie czasy. Człowiek jak mężczyźni, nie wiem, młodzi chłopcy rozwijają się, mają hormony i chcą się wyładować. Koniec, ale to nie ma nic wspólnego z polityką. Ja uważam, że pani nawet bardzo pochlebnie o nich się wypowiada w tym momencie, mówiąc, że mają jakieś horyzonty. Że może zaczniemy myśleć w jakimś innym kierunku lub może coś zauważymy.
dialogowego, bo jest taką awangardą potrzeb ludzi w ogóle, dlatego istnieje od zarania. Nie dlatego, że jest fanaberią i że jest czymś dodatkowym, bo to jest coś, co stanowi najważniejsze o naszej egzystencji jako człowieka, jako humanisty, jako tego, kto myśli. Ja tu się zgodzę. Ja tylko po prostu odnosiłem się do tego połączenia moherowych beretów z kibolami. Gwarantuję, że ta sama babcia następnego dnia idąc może równie dobrze dostać w głowę od tego kibola, bo jemu jest to obojętne. Znaczy, sztuka jest na pewno od tego, żeby mówić o tym, co się dzieje złego i mówić o tym, co się dzieje dobrego w świecie. To nie ulega kwestii. Ale jakby... Dokonywanie jednoznacznych ocen czasami myślę, że jest ryzykowne. To jest, ja się zgodzę, że pani Nieznalska miała problemy i też nie do końca rozumiem dlaczego i z jakiego powodu, bo chociaż z drugiej strony, gdyby nie to, że miała problemy, to czy ktokolwiek by o niej usłyszał? Ale to nie jest argument, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Ja naprawdę, to nie chodzi o to, że ja argumentuję coś przeciw, czy coś za. Tylko mówię, po prostu, gdyby tak nie było, gdyby sztuka w wielu przypadkach nie żywiła się sensacją i nie zaczęła być taka bardzo tabloizująca, to w ogóle by wielu ludzi nie wiedziało o niej. Ale ja nie mówię, nie, to nie o tym mowa, ja, nie, to ja nie mówię o tym, że celem, ale wielu takich jest, myślę, że tutaj pan Krzysztof coś. Tak, ale to nie w tych wypadkach. Ta prowokacja musi być tą częścią, o której wspomniałeś, że to musi być celowe założenie i wtedy to się spełnia rzeczywiście jako sztuka. To pytanie Eulalii było prowokacyjne. Czy sztuka ma prawo, czy sztuka może, czy sztuka taka ma być? To chodzi o to, żeby wywiązać pewien dialog. Oczywiście, że tak. To jest tylko i wyłącznie pytanie do dyskusji, do postawienia jakiejś myśli, ale odpowiedź jest znana, wiemy, że tak, bo sztuka jest częścią życia, a częścią życia jest także polityka, stosunki społeczne to w jaki i cała kultura. W związku z tym nie można wyobcować sztuki z tego rejonu i włożyć ją w jakiś abstrakt, bo inaczej nie byłaby to prawda. Więc zawsze istnieją te związki. A ja się wyjątkowo chciałam trochę z panem zgodzić. Nie, wszyscy zgadzamy z panem. Chciałam się z panem trochę zgodzić, bo faktycznie tak jest, że gdzieś tam po tych latach 90., kiedy prowokacja, która była częścią sztuki krytycznej, powodowała, że nazwisko artysty stało się rozpoznawalne. Pojawiły się takie postawy artystów, którzy faktycznie niewiele mieli do powiedzenia, za to chcieli powiedzieć to głośno. I to prawda, że to się czasami zdarza, ale też musimy myśleć o tym w ten sposób, że jeżeli patrzymy na tą współczesność, na to, co się dzisiaj dzieje, to są rzeczy dobre i złe. Ze sztuki dawnej zazwyczaj po prostu przetrwało to, co najlepsze. A dzisiaj mamy wszystko. I ja się z panem zgadzam, że są tacy artyści, że są takie postawy i że są takie dzieła, w których nie ma właściwie nic poza prowokacją. Tak było z tą rzeźbą. Nie pamiętam, jak się ten chłopak nazywa w Gdańsku. Wyrzeźbił... żołnierza rosyjskiego, który gwałcił kobietę w ciąży, przystawiając jej jeszcze pistolet do głowy. To już w ogóle trudno sobie wyobrazić po prostu coś gorszego. To był dyplom w Gdańsku, tak. A ja mogę A, proszę. Tylko jakby dwa króciutkie zdania. Chodzi mi o to, że artyści i artystki to też taki pewien określony sort ludzi, którzy niestety myślą trochę inaczej niż ogół. I jakby dla ogółu często ten ich sposób myślenia jest dziwny, czy inny, czy łamiący całą masę różnych stereotypów, ale tak naprawdę oni po prostu wyrażają siebie i trochę inaczej myślą. I niekoniecznie zawsze to jest
jakby mówię sama za siebie. Ja nie chcę kogoś szokować. Ja po prostu przeczytałam parę różnych książek, dowiedziałam się różnych dziwnych rzeczy i chciałabym je opowiedzieć. Po prostu. Nie ma nic złego w szokowaniu. Tak? Nie, nie ma. Zawsze bronię prowokacji i szokowania. Moim zdaniem w prowokacji i w szokowaniu nie ma nic złego. Maestro Maksymiuk zawsze powtarzał, że piękno leży w przesadzie. Jak gra szybciej, to ludzie dostrzegają to piękno. Nie, znaczy myślę, że sztuka może prowokować, prawda? I sztuka może... Sam się zastanawiam właśnie nad tym, bo tutaj powiedziałaś o tym, że kibice święcili, tak? Znaczy, że dokonano aktu uświęcenia tych szalików, poświęcenia szalików. Dla mnie to jest o tyle jakby niedziwne, że wiem, że szalik jest święty, tak? To znaczy i w takim systemie czy w hierarchii kibica, to jest bardzo ważny symbol. To jest naprawdę niesamowicie ważny symbol. Ja się on jest na tyle ważny, że nie można go utracić. On jest na tyle ważny, że on wisi na przykład na ścianie w pokoju, tak jak wiszą święte obrazki. I zastanawiam się jakby na tyle, na ile twoja, mówię teraz do Agaty, na ile ta twoja suknia nie jest jakimś rodzajem jednak profanacji, tak? I ciekaw jestem taki reakcji, czy ktoś z kibiców odważy się zaingerować w tą, bo raptem ten święty szalik, tylko że to jest szalik taki nie jest to szalik klubowy, to jest może przez to mniej święty, to jest taki szalik jak ze sklepu, tak, z reprezentacji. Ale właśnie jestem ciekaw, na ile obudzi on na przykład, czy jest coś takiego, że to, co to zmieniasz na suknię i to suknię taką taką symboliczną, ale też taką właśnie potwornie kobiecą, przez to jest ten gorset i są te kolejne fałdki, na ile to rzeczywiście zostanie, czy może być odebrane jako jakiś rodzaj przekroczenia przez ciebie granicy, której przekraczyć nie można. Tak, jak dowiedziałam się, że Agata chce uszyć suknię z szalików, to też sobie pomyślałam, że to może być kiepski trop. Ja tylko mam... Nie wiem, czy kiepski, ale... Że być może... To suknia z szalików... Czy nie jest porównywalna, że tak powiem? Tak, no, że być może jest to nadużycie, bo oczywiście, że jest cała masa normalnych kibiców piłki nożnej, prawda? I powiedzmy sobie, że no nie wiem, 1 czy 2% jest tych kiboli, ale co się dzieje? Dzieje się tak, że to oni rządzą stadionami, tak? Ostatnio przecież na Legii się wydarzyła kolejna historia. Ja słucham takiego radia RDC. Radio dla Ciebie, tak? To takie radio kulturalne, które polecam. I dzisiaj rano też była dyskusja na ten temat. Skierowano list do właśnie tej grupy, która naraz rabiała. Czy Państwo myślą, że oni zamierzają przeprosić? Nie. Oni się czują panami stadionów. To oni rządzą tą większością. Więc chociażby z tego powodu politycznie jest coś nie tak i być może ta Agaty użycie tego szalika jako symbolu właśnie jest tym wkroczeniem w sztukę. A tutaj widzę, że Ania Muszyńska chce mikrofon, proszę. Bo jeszcze może być, bo jeśli ja tylko chciałem powiedzieć, że może dobrym miejscem byłoby na to, żeby się ubrała w tą suknię i pokazała na stadionie. To jest taki pomysł. No. Tak, one są obydwie uszyte dokładnie na mój rozmiar z tą myślą, że może być takie rozwinięcie. Ale wiesz, ty powiedziałeś a propos profanacji że te szaliki, że pokrojone, że sukienka. A ja mam inne jakby takie tropy co do tego. Wiemy o tym, że święte obrazy miały tak zwane koszulki, które się zmieniało, tak? I one były sukniami, właśnie takimi pustymi sukniami, takimi dokładnie pustymi sukniami jak suknie Agaty. I one równie dobrze mogą mieć zupełnie inne takie strzały. Strzały mogą być z jednej strony właśnie rodzajem profanacji, a z drugiej strony mogą być czymś, co chce podkreślić kult, co chce sprawić myślenie o bogactwie, o czymś wyjątkowym, także o świętości, także to też może być w tą stronę. Agatka okaże się kibicem. Ja dziękuję.
Nie, bo to chciałem powiedzieć, że oczywiście szalik się ma na stadionie i teraz myślę sobie o kobiecie kibicu, no która też siedzi z tym szalikiem, prawda, który też go rozkłada. A może rzeczywiście na przykład na stadionie potrzebna jest księżniczka ubrana w strój z szalików. I tutaj jakby, ciekaw jestem, czy byłabyś symbolem, czy byłabyś jednak karykaturą. No to jest jakąś, którą należałoby zniszczyć, prawda? Ja jako dyrektorka artystyczna Centrum Rzeźby Polskiej mam tylko nadzieję, że te szaliki są niepalne. Nie, bo też katolicy mogą niszczyć tą suknię z ornatu, no bo to też jest jakiś... To chciałem jednak podkreślić to, że Agata, tutaj wchodzisz w taką, prawda, to, że przekracza się tutaj pewną... I to jest w tej sztuce Agaty istotne i to jest chyba jakimś prowokacją również, tak? Bo jednak ornat jest piękny, jest strojny, ma wszystko to, co powinna mieć kobieca moda i stroją się w tym faceci, prawda? I nie pozwalają... Tak, dokładnie. W Rzymie Felliniego jest cały pokaz mody ornatu, ale jednak nie pozwalają wam się w to stroić, prawda? A tutaj raptem przemieniasz to na suknię i wchodzisz do kościoła. No to też jest jakby, bo tutaj mówiliśmy o tej prowokacji i myślę, że gdzieś tam akurat w twojej sztuce, w tym co widzieliśmy tutaj jest jakaś wartość tej prowokacji. Nie należy jej tu jakoś tak odcinać czy kastrować, że tak powiem, z prowokacji. To znaczy ja też się zastanawiałam, jaki będzie odbiór tej pracy, kiedy pokazywałam ją po raz pierwszy. Ja ją po raz pierwszy pokazywałam, tak jak Państwu mówiłam, w marcu tego roku w Gdańskiej Galerii Miejskiej, która jest usytuowana tuż przy Kościele Mariackim. I okazało się, że nie było żadnego problemu. Tam faktycznie ta galeria jest w takim miejscu, że tam się tłumy przewalają. Mało tego, dzień zakończenia tej wystawy, to akurat była noc muzeum, kuratorka, dyrektorka galerii poprosiła, żebym spotkała się z publicznością w ten wyjątkowy wieczór. I też się przewaliły tłumy ludzi, z którymi ja rozmawiałam. I naprawdę za każdym razem to było gdzieś tam zrozumiałe i pomyślałam sobie, że to fajnie, że to jakby moje pragnienie, ten sen, że on się spotyka z takim zrozumieniem i że nie budzi agresję. Tym bardziej w tą noc muzeów, kiedy faktycznie przychodzą ludzie nieprzygotowani na to, co zobaczą. Tak, proszę Państwa, bo Agata uwodzi swoimi pracami. I myślę, że dużo lepiej w ten sposób mówić o tych problemach, niż krzyczeć.